Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. I pewnie widzieliście tą wstawkę z początku. No właśnie, bardzo mnie zaskoczyło, że podczas snu nam coś takiego zrobili. I ogólnie ten obóz uchodźców, to nie jest ten obóz, to nie jest tu. Obóz jest gdzieś tu na północy chyba, z tego co kojarzę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dodatkowo no jak wyłączyłem tylko grę, to z automatu mi tego save'a cofnęło, więc też dupa. Znaczy tą rozmowę i co jest najlepsze, ona się już nie pokazała więcej, więc też nie wiem dokładnie jak tam dojść. Wydaje mi się jak tam można dojść. I właśnie chyba to jest ta trasa tutaj. Więc może dobrze byłoby to obczyścić. Dwie deski, 10 drewnianych klinów. Myślę, że się zajmiemy dzisiaj tym. Plus oczywiście przejściem w lewą stronę. Ej, właśnie w sumie kurde, chyba nie dokończyliśmy ostatnio tego. Więc może najpierw zajmijmy się przejściem. Co wy na to? Co wy na to, moi drodzy? Lecim dalej. Tam jakiś pypek się już widzę, że zrobił. Topka żelaza, nie mamy tego za dużo już chyba, nie? Czekajcie, to jest bohater, tu jest. Cztery sztabki żelaza, no to nie jest dużo. To nie jest dużo. Trochę zniszczonych książek. Trochę złomu. Opowieści. Dziwnej treści. Nie jest źle. Nie jest źle. Przydałoby się również chyba troszeczkę pozbierać jagódek, bo już chyba nie mamy żadnych. Tam chyba jakieś pojedyncze przypadki mamy. Mamy w skrzynce, ale to też nie jest za dużo. Też nie jest za dużo. Dobra, co my tu mamy? Jakieś nowe przedmioty, nowe miejsca. Trochę kamieni z tego co widzę. Łowisko, które już tam zobaczyliśmy sobie ostatnio. I kolejne zapadlisko. No i tutaj mamy to samo. 10 klinów, 2 deski i części złomu. Ale jest trochę żelaza, więc o tyle dobrze. Myślę, że sobie go weźmiemy. Żelazo nam się przyda jak najbardziej. Dużo z tego pypku jest, więc... Dużo z tego pypków jest, bla bla bla. Wybaczcie, dopiero wstałem, jestem jeszcze w trakcie picia kawy przed pracą. Stwierdziłem, że nagram to przed pracą. Dobra. Ruda żelaza. O kurde. To są dziwne bagna. Będzie ciężko tam dojść. O nie, nie lubię takich labiryntów. Zaś się zaklinuje gdzieś. Pomnijcie moje słowa. No bez jaj. Dobra, tamtędy nie przejdziemy. Tam jest zapadlisko, więc też nie przejdziemy. To tu jest zapadlisko. Mniejsza. W okolicy. No ale tu jest jeszcze żelazo. Dawaj żelaziorko. I dziwne ropuchy. Można. No jest więcej tego żelaza. Ej, to luz. Tam w ogóle jest coś do zbudowania, z tego co widziałem. Ciekawe. Tu jest coś do zbudowania. Nie przejdzie. O kurde. To co my na tych bagnach możemy wybudować? Nie wiem, jakąś... Wydobycie jakiejś smoły, tak jak kiedyś w Twierdzy Krzyżowiec? Ej, serio, ja potem nie wrócę. Ja się zgubię. Na tych moczarach. No kurde. O, kolejne łowisko. Mówię, że się zgubi, ale idzie dalej. No to idziemy. Nie tylko, że raz już mamy prawie 60. Wow. No to luksus. Gdzie była ta tabliczka z tym budowaniem? Kurczę, bo już ją zgubiłem. W ogóle jeszcze robi noc. Też nie jest dobre. Też nie jest to dla mnie dobre. Bo w nocy to ja nie wiem, czy ja cokolwiek zobaczę.
Ktoś jest. Ktoś jest. No kurde. O, tu jest przejście. Chyba nie było dzisiaj ciałka. W sumie to dobrze, bo pewnie bym musiał je wywalić do... Do ścieków. Do ścieków, do rzeki. Nie do ścieków. Tu już nic nie ma? No jak nie ma, jest, żelazo. Panie drogi, kochany kierowniku złoty. No ale serio robi się niebezpiecznie, pod tym względem, że jest ciemno. Też w sumie wam trochę to rozjaśnię, więc luz. Tutaj jest jakiś kwiatek tylko, dobra. To mi jest niepotrzebne. Wracamy się z tej strony. O, i tutaj mieliśmy iść w prawo jeszcze, okej. No, zbieraj ty, pypcie, zbieraj. Czy tu przejdę? Pocałuj się w nos. U komórków też zbierać nie mogę. O, i to jest obudowanie. Co tu jest do obudowania? Aha, przejście szybsze. Czy deski jeszcze są potrzebne? No shit. Nie, ale to bym to akurat zrobił. Nie wiem po co w sumie, bo... dużo razy już sobie wycięliśmy. Chyba żabcia będzie istotna. Precz podły duchu. Nie jestem duchem, tylko grabarzem na tutejszym cmentarzu. Na pewno jesteś prawdziwy? Nie wiem tego na 100%, ale raczej tak. A ty kim jesteś? Piekielnie dobre pytanie. Staram się tego dowiedzieć już od kilku tygodni. I mam już kilka teorii. Wyglądam ci bardziej na wiedźmę, czy księżniczkę różek? Jak myślisz? Raczej na wiedźmę. Chyba masz rację. Jestem zbyt mądry na księżniczkę. W każdym razie potrzebuję twojej pomocy. Niczego nie pamiętam. Obudziłam się nagle z tą notatką w ręce. W razie utraty pamięci ugotuj w kotle kadzidło i pszczołę. Wypij powstały wywar. Wszystkie składniki powinny być już w kotle. Powodzenia, dawna ty. I co, próbowałaś? A widzisz gdzieś w pobliżu kocioł? Nie. No, ja też nie. Mamy więc dwie możliwości. Możesz zrobić tę miksturę, nie powinno to być zbyt trudne. Możesz też przynieść mi nowy kocioł i składniki. A gdzie mogę znaleźć kocioł? O, będę potrzebowała jak największego. Dobry kowal może wiedzieć, jak się je wyrabia. Ty pomożesz mnie, a ja pomogę tobie. Klotylda i nowe zadanie. Nowa technika. Warsztat alchemiczny, mieszanka ręczna, młyn alchemiczny. I projekt paląca się wiedźma. Ciekawe. Czy to ogólnie jest ciekawe, że no w sumie nasz kolega biskup pali niewinne osoby, a tutaj sobie wiedźma sieci i nic jej w sumie nie jest. Tak blisko, a tak daleko. Dobra, ale bo ja się tu pogubiłem trochę. Tędy nie przejdę. No tu już chyba nie mamy co w sumie. Ogarnieć. To żelaza trochę żeśmy wykminili. Prawie 90 sztuk. 86 z tego co widziałem. Więc tak. Sporo tego mamy. Dobrze, są te ślady, można się wrócić bez problemu. Sporo tego mamy. Myślę, że możemy oczywiście zacząć już wytapiać żelazo, robić sobie te przejścia. I tak jak wam powiedziałem, będę chciał dzisiaj zrobić przejście górne. To koło naszej chatki i przejście to tutaj. Most raczej sobie na razie odpuszczę, nie jest on aż tak istotny. W szczególności, że my raczej tego kotła czy tej miksturki tak szybko nie zrobimy, jakbyśmy chcieli. Więc to raczej nie jest problem. Dobra, wracajmy, wracajmy. Tylko to się chyba już ślady kończą, czy nie? No już powoli tak. Już powoli nie ma tu śladów.
Jestem również ciekaw... O, tu jest w ogóle jeszcze przejście. Tak, chciałbym kawę wziąć, ale... Jestem również ciekaw, czy gra ma jakieś rozwiązanie właśnie na temat tych naszych surowców, które się w jakiś sposób kończą. Bo właśnie żelazo i tak dalej. No bo jak to wszystko już wytniemy, to co dalej? A raczej nic. Tu na dole jeszcze jest. Nie popuszczę. Cała noc na bagnie. No i fajnie. I się wydostaliśmy. Wracamy. Idziemy oczywiście ten nasz cały pakunek włożyć do pieca. I będziemy wyrabiać. Będziemy wyrabiać różne rzeczy. Począwszy od pojedynczych części. A kończąc na gwoździach. To mamy duży wybór. To mamy mega duży wybór. Gwoździe albo części. Dobra. Najpierw zróbmy sobie może troszeczkę opału. Polano chyba idzie, tak? I z polana robimy opał. Tak, dokładnie. Ale nie chciałem jednego. Dobra, to jest ten. Takie będę już chyba... o kurde, myślałem, że się zdziałem. Nie będę miał chyba już niestety... energii. Za mało energii nawet, no nie. Najpierw dodajmy tu paliwko. Pyk. Lecimy na maksa. 655 do 650. 26 sztabek. Luz, luksus. Czy my coś mieliśmy tutaj zrobić w dany dzień? Każdy znaczek chłopca, mężczyzny to nie. Znajdź pierwszy sprzedaj mięso Hordrykowi. Porozmawiaj w Quake'a z kupcem. Mamy Quake'a. Czy ja mam ten kamyczek? Wiecie, kurde, bo ja się cały czas mylę. Mam. Użyj. Pod martwym koniem. Kupiec jest... O, jest kupiec chyba. Witaj. Witaj, mieszkańc wioski. Jeśli masz kilka srebrnych monet, mogę ci zaproponować wiele rzadkich przedmiotów. Zdejmany. Postokryć, przepraszam, ale nie kupię twoich śmiesznych rzeczy, o ile nie masz czegoś bezcennego. Nie wątpię, że da się tutaj znaleźć takie rzeczy. Właściwie to jestem tu nowy. Wszyscy myślą, że pracuję jako grabarz na cmentarzu. Ale jestem z innego świata i muszę tam wrócić. Doskonale cię rozumiem. To nie jest też mój świat. O, dzięki Bogu. Mój świat to przepych pałaców w mieście. Nie mam jednak tego szczęścia i nie jestem szlachetnie urodzony. Muszę więc zarabiać tu w tym piekle cebuli i ziemniaków. Wystarcz gabelarz jego strzykawki. Bu. Oszalałeś? Co ty wyprawiasz? Chciałem tylko ci pomóc zwalczyć tę czkawkę. Za głupota. Potrzebuję tylko chwili czasu. Ten stek z rekini płetku, który jadłem rano, był przepyszny. Ale muszę przyznać, że motyle skrzydełka smażone na złoto wygrały wszystko. Wygląda na to, że po moim ataku z zaskoczenia ci przeszło. Tak, na to wygląda. Porozmawiaj z nim o ogrodzie. Radryk dał mi pozwolenie na użycie ogrodu przy kościele. Chciałbym przedyskutować z tobą warunki. O, zupełnie zapomniałem o tym balaście. Tak mało mnie kosztował. Ale oczywiście było to wiele lat temu, a w związku z inflacją i dobrą glebą... No, teraz to naprawdę cenna działka. Zobaczmy. Co powiesz na 10 golda? Za drogo. Och, to za drogo. Dobrze, dobrze, to może 5. Za drogo. Mam mało pieniędzy. Może umówmy się na jakąś wymianę. Rozumiem, jesteś biednym człowiekiem, który chce trochę zarobić uprawiając ziemię.
Możemy umówić warunki wynajmu, ale najpierw sprawdźmy, czy jest w ogóle z ciebie dobry rolnik. Zróbmy tak, dostarczysz mi trochę marchwi, kapusty i buraków. A wtedy zacznę traktować cię jak poważnego partnera w interesach. Zawrzemy długoterminową, korzystną dla obu stron umowę. Co ty na to? No, zgoda. Tylko zbiorę pierwsze plony, przyniosę ci je. Ej, dobra. Jeszcze jedno. Jeśli masz chwilę, chciałbym prosić cię o drobną przysługę. Czym mogę ci pomóc? Przyjacielu, bardzo lubię pyszne jedzenie, ale ostatnio miewam problemy z żołądkiem. Po dobrej kolacji dostaję czkawki. Doprowadza mnie do pasji. Pewien znajomy z klubu wina powiedział, że może na to pomóc, jak sama nazwa wskazuje, czkawkowa trawa. Zdaje się, że dużo jej rośnie na bagnach. Byłbym ci niezwykle wdzięczny, gdybyś mi jej trochę przyniósł. Jasne, poszukam jej. No to mieliśmy tego, o kurde. Pytaj o nasiona. Gdzie mogę kupić nasiona? Nie handluję taką tanizną. Podejrzewam, że jakieś niskiej jakości nasiona sprzedaje miejscowe gospodarstwo. Jeśli potrzebujesz pieniędzy, mogę ci pożyczyć 5 silvera, a to też potem 10. Nie, dzięki. Dzięki, ale ta pożyczka nie wydaje się sprawiedliwa. Dobra. Czym ty handlujesz? Detale złotej biżuterii, sztabki srebra, jedwab, nasiona winogrona, ryba po królewsku. Nasiona są różne. No dobra. Żółty kwiat, który ostatnio nawet mieliśmy. O cholera. No dobra, no nie mam energii, już nic a nic. Farma zbożowa. Myślę, że możemy się udać na farmę i spróbować coś jeszcze kupić. Czy ja miałem kimś tam jeszcze pogadać? Ustacie. Rodrykiem. Digę. Znajdź pieczęć. Aha, to nie. Czyli na razie tak naprawdę musimy znaleźć... O, żelazna siekiera. My jedną mamy? Właśnie, no w teorii zaraz będziemy mogli ją zrobić. Spróbujmy mu ją oddać. Może będzie chciał. Może będzie chciał. A kim ty jesteś? O! Witaj, weź panie. Mamy nasze produkty... Mamy najlepsze produkty mleczne w całej wiosce. Masz świeżą wołowinę? Nic podobnego. Przepadamy za krowami. Nie jesteśmy jak mieszczuchy. Idę o zakład, że ludzkie mięso też jedzą. Te bubki myślą, że są od nas mądrzejsze, a to zwykli okrutnicy. Co ty tam masz? Mleko, sery, wszystko inne. Dobra, my gdzie jesteśmy? Tu jest mleko, tu są krowy, tutaj jest tartak. Idziemy dobrze. A ty to kto? Pasterz. Nie ma to kolego. Torf i odpady rolne. Z tobą gadaliśmy już? Witaj, jestem Tres. Jestem grabarzem. Miło cię poznać. Jeśli szukasz materiału z drewna, znajdziesz się u mnie. Jeśli potrzebujesz kamienia, możesz się zaopatrzyć u mojego brata Kosmy. To z całą pewnością bracia. Właśnie, on ma kliny i tym podobne. To po bardzo tanich cenach. Ty masz zdziwiony. Dobra, ale idziemy do Drwala. Panie Drwalu. Chcesz pan tą siekierę? Przynoszę ci lepszą siekierę. Mam dla ciebie dwa przepisy. Na makaron i lasagne. Dzięki nim będziesz rąbał drwa aż miło. Wegetariańskie? Klucz to złożone węglowodany, a soczewica ma jeszcze więcej białka od mięsa. Okej. Okay. Makaron i lasagne. No, myślałem, że coś lepszego dostaniemy. O, jedno mamy być wesoło pochówku, to jeszcze możemy iść w sumie i sobie coś ogarnąć. Zastanawiam się, czy by nie kupić tych klinów. A nie, no zrobię je. Nie zrobię. A jak nasz kamyczek, on się już zregenerował? Chyba tak.
Idziemy jeszcze do naszego Horedryka. Oddamy mu świadectwo pochówku. I chyba nawet nie będziemy używać teleporta. Masz coś ciekawego? No, oprócz piwa to nie. Bo też chciałbym troszeczkę już zacząć inwestować właśnie... Zacząć inwestować w ten cały ogród, żeby móc sobie tą energię zaraz odnawiać. Bo chlebki były spoko. Ale chlebki potrzebują zboża. Bo na dole czy na górze? Na górze. To jest jakiś grób. Drewniany krzyż. To w ogóle jest ciało. Ciekawe. Potrafię na nagrobek, co mi tam zależy. A tylko nie mam jak. Witaj, młyn jest zepsuty, przykro mi. Jeśli musisz coś zmienić, udaj się lepiej do miasta. Wielka szkoda, ale nie mam nic do zmielenia. Mieszkam na cmentarzu. Grabarzu, miło cię poznać. Mam trochę starych zapasów, które mogą ci się przydać. Mąka za 12. Drogo! Co tutaj ten kret robi? No to dupa. Możemy jeszcze udać się na południe. Tam widziałem, że też jest jakiś domek. No my tu mamy. O, jakiś typ. Ten rolnika. Muszę zająć się obowiązkami, aby albo ojciec będzie straszliwie zły. To dużo nam powiedziałeś. Z ojciec czy matka? Cokolwiek masz na sprzedaż, nie chcę tego kupić. Nawet jeśli to narkotyki albo magiczne eliksiry. Tylko się rozglądam. Nie wiem, o co chodzi, ale wszyscy mi mówią, że jestem grabarzem. O, czyli jeszcze gorszy element niż ci podejrzani wędrowni handlarze. Prawda jest taka, że twój zawód to jedno wielkie oszustwo i nie podobasz mi się. No, skoro powiedziałem to jasno, możemy przejść do interesów. Możesz nauczyć mnie czegoś o rolnictwie? To powinienem wiedzieć, żeby jesteś dobrym rolnikiem. Musisz wiedzieć, jak nawodzić ziemię i nie bać się urobić sobie rąk. Tak szczerze, to nie wyglądasz mi na rolnika. Lepiej wyjdziesz, zdając się na zawodowca jak ja. Nawet ktoś taki jak ty ugotuje coś pysznego z moich warzyw. Kotleciki z marchwi, miska kiszonej kapusty, plasterki buraka. Świetnie. Dobra, ale ja chcę nasiona zboża. Dużo. 30 sztuk może być? Nie wiem, czy nie przesadzę. To może z 15. Tego 15, kapusty też weźmiemy 15. I marchwi też 15. Nasiona buraka są. O, po 12. No dobra. Po 8 sobie wezmę. O, i jest gitara. Odpady rolne, ale tego nie możemy. A czemu nie mogę kupić? Przepraszam bardzo. O, bo nie mam miejsca pewnie. Buraka, kapusty. No dobra, buraka nie chcę. O, i teraz mogę. No dobra, starczy. Wracamy do chaty. Musimy się przespać. W ogóle nie zapisałem sobie nawet, kiedy dokładnie przywożone są zwłoki. Bo nic nas tu nie czeka na szczęście. Trochę byłoby szkoda, wiecie, przyjść i zobaczyć, że zwłoki już zgniły całkowicie. To nie byłoby fajne. Dobra, cztery sztabki już się ładnie tutaj wybomboniły. Idźmy spać. Piłkać.
Naprawdę dużo bolączką jest ta energia, bo człowiek by chciał dużo zrobić, ale nie może. Czuję się świeżo. Nie śmiej ściśnie, a ty kto złodziej? No nie, no to powtórka z rozrywki? Ej, co cofnęło nam widocznie to? Przepraszam za targnięcie, nie jestem złodziejem. Ale na pewno nie jesteś złodziejem? Byłeś kiedyś w więzieniu? Tak, uciekliśmy z więzienia 3 dni temu. Wiecie co, to ja wam nic nie będę pokazywał na początku, tylko po prostu teraz. Macie to, tą stawkę. O rany, prawdziwy recydywista. Ekstra. Drogi grabarzu, nie mógłbym być złodziejem, jestem markizem. No ale... wiem o zbójcach na zlecenie o pseudonimie Baron Hrabia i Hrabina. Wysłuchaj mnie, proszę. Ja, markiz Teodoro Junior, zostałem wraz z przyjaciółmi skazany przez Inkwizycję na stos. Tyle, że nie jesteśmy heretykami. To czyjeś ohydne pomówienia. Dlatego też uciekliśmy z więzienia. Niestety nie wszyscy zdołali uciec z miasta. Ci, którzy przetrwali, rozbili niedaleko obóz. Musiałem przyjść do ciebie, grabarzu. Rozpaczliwie potrzebujemy twojej pomocy. Znam to spojrzenie. Tak, jesteśmy gotowi ci zapłacić. Na pieniądze opiera się świat. Pokaż mi wasz obóz i omówimy szczegóły. Nasi słudzy ostarczyli potajemnie nieco rzeczy i żywności na pierwsze dni. Ale żeby przetrwać, potrzebujemy wiele więcej, a nie mamy dokąd się udać. Czemu nie zaczniecie polować, zbierać grzybów i jagód, hodować warzyw? Masz rację, ale spróbuj postawić się w naszej sytuacji. Jesteśmy dawnymi arystokratami. Nie mamy ani doświadczenia, ani umiejętności do życia w takich warunkach. Znamy się na filozofii, etykiecie, retoryce. Czy to nam pomoże zdobyć jedzenie i picie? Z drugiej strony zaś możesz mieć pewność, że mamy aż nadto pieniędzy, żeby móc zapłacić ci za pomoc. Jedzenie i picie? Nie brzmi to zbyt skomplikowanie. Dobra, przygotujcie forsę. Świetnie. Musisz tylko jeszcze wiedzieć jedno. Poszukuje nas Inkwizycja. To znaczy, że jeśli komukolwiek nas powiesz, zginiemy na torturach. Jasne. To wszystko ściśle tajne. I jeszcze jedno. Jeden z moich, przyjaciół bardzo chciał cię poznać. Mistrz Alaric, dawny inkwizytor, który pomógł nam uciec. Grabarzu, cóż za zaszczyt cię poznać. Mnie też jest bardzo miło, ale... mów głośniej, nie słyszę za dobrze. Ale nie zrobiłem jeszcze nic, żeby... jeszcze głośniej, jest prawie głuchy. Żeby zasługiwać na taki szacunek. Już zrobiłeś i jeszcze wiele zrobisz. Teodoro, pozwolisz nam pomówić na osobności? Oczywiście, mistrzu Alriku. Twoje ponure sekrety to szczęśliwie nie moja sprawa. Powiedz, co wiesz o roli, jaką ci powierzono? Słucham? Co powiedział ci pradawny Bóg, kiedy cię to sprowadził? Przenika mnie wzrokiem. Niezbyt to przyjemne. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Zakupuję zwłoki, odprawiam msze, handluję ludzkim mięsem. To wszystko. Nie okłamuj mnie, grabarzu. Wiem więcej, niż sobie wyobrażasz. Więc po co to przesłuchanie, mistrzu Alariku? Alariku. No tak, zapomnij o tych pytaniach. Proszę, zostaw mnie w spokoju. Żaden problem. Miłego dnia, mistrzu Alariku. Temu kolesiowi przydałoby się coś na poprawę słuchu. Nie przejmuj się nim. Alaric to po prostu samolubny i okrutny starzec. Tak jak reszta inkwizytorów. Ale mówię, że cię uratował, markizie. Czy to nie jest powód, by okazać mu wdzięczność? Być może. Ale jest też o wiele więcej powodów, by jej nie okazywać. No właśnie. Jak tam ten obóz? To jest chyba dodatek, z tego co mi wiadomo. Rano rozmawiałem z byłym służącym mojego ojca. Powiedział mi o represjach Inkwizycji.
Ludzie zaczynają wpadać w panikę. Nikt nie wie, kto następny wpadnie w ręce Inkwizycji. Atmosfera strachu się zagęszcza. A nie myśleli może o opuszczeniu miasta? Za bardzo się boją. Płacą ogromne łapówki w zamian za obietnicę bezpieczeństwa. To jednak trwa tylko przez krótką chwilę. Ale nie. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma tu dokąd uciekać. Może poza naszym obozem. Nie możecie przyjąć nowych uchodźców? Chciałbym pomóc tym ludziom, ale naprawdę, nasz obóz jest taki mały. No, mógłbym zbudować dodatkowy namiot. Byłoby świetnie. To by znaczyło też, że potrzebna nam studnia. Inaczej ludzie zaczną cierpieć pragnienie. Na swoje studnie i zbuduj namiot. Spoko. Co my tu mamy? Magazyn. Tylko, oho. To jest namiocik. No dobra. No dobra, no miejsca tu jest sporo. To gdzie my jesteśmy? Obóz uchodźców, tak jak mówiłem. Dobrze mi się wydawało. W ogóle sporo rzeczy odblokowało. Tu się w ogóle sporo rzeczy odblokowało. No i tak jak mi się wydawało, też tu jest chyba ta ścieżka. Tylko ona jest zablokowana. Więc ciekawe rzeczy tu się dzieją. O, i tu możemy budować. Buduj studnia z wodą. Co za szczęście, przepraszam bardzo. Jak ja mam was uszczęśliwić? Szczęście uchodźców 0 na 3. Dziwne. Bohater. Nie, postacie, przepraszam. Gdzie to jest? Markis Theodore Jr. No właśnie, nie mamy jak na razie im pomóc, więc dajemy sobie oczywiście na wstrzymanie. Chyba, że ja muszę im na przykład jedzenie tutaj dawać. To jest bardzo prawdopodobne. Zobaczymy. Aha, ja nie mam miejsca. Nie mam miejsca. Najgorsze jest to, że nawet nie mam co wyrzucić. Dam wam kwiatki. Chcecie? Jednego grzybka wam dam. Myślę, że będę musiał chyba jej naprawdę dostarczyć surowcy. No ale to może być dosyć takie problematyczne dla mnie. O, ciebie to ja wezmę na pewno. Minus 15, to nie mam miejsca. Mózg pszczeli. Świet! Nie masz się do miejsca, gałganie. Dobra, no wolę miód. Trochę mi przykro, już nic nie zbieram, pierdziele. O, a co to jest? Zastanawiam się, ile kurt mógłbym wyciąć z tego wielkiego drzewa. Gdybym tylko nigdy się nie męczył i byłbym super silny. Da się tu coś wybudować na pewno. Duży tartak, no właśnie. Podejrzewam, do czego to może być. Ale chyba jeszcze o nie będę mówił. No i patrzcie, samo się odblokowało. Dobrze, że tego nic z tym nic nie robiłem. Samo się blokowało, jest git. Co tu jest? O! Nie wiem, czy to jest ruda kamienia albo ruda żelaza. Ruda kamienia. No, no, no. To już wiem, jak gra się tutaj zaopatrzyła na to. Już teraz wszystko rozumiem. Dobra, umieśćmy to. Okej. No, dokończmy to. Wymaga topora, właśnie, bo ja nie mam topora. Ja nie mam topora. Siekiera. Róbmy tą siekierę. Bo ja oczywiście gałgan jestem i latam bez siekiery. Tylko tak, po pierwsze, to my musimy sobie tutaj poodkładać te rzeczy. To na razie może tą tylko odłożę. Załóżmy sobie tu się... A, już założyło. Dobra, samo się założyło. No i co, grządki! Grządki, trzeba zacząć robić grządki.
Na razie nasiona zboża. 4 nasiona zboża, jedno na jedno. No to trochę jest tego. Trochę więcej. No i jednego zboża nam zabraknie niestety. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mogłem zrobić na każdym oddzielnym. No ale dobra, już trudno. I to trzeba jakoś jeszcze, nie wiem, nawadniać. Potrzebuję wody. Konewki nie mamy. Sorry. Wykop to do końca. Nie pamiętam również, kiedy ja mam odpowiedź tym msze. Musiał to pójść zobaczyć jeszcze. Dobra. Teraz to była kapustka. I jeszcze jedna kapustka. I teraz lecimy z marcheweczką. No, ogródek jak się patrzy. Ogródek jak się patrzy. Zbudowałbym również pień, jakkolwiek to brzmi. Tylko to i tak do tego potrzebuję opołu. Dobra. Już nie ma miejsca, cholera. Co z tym miejscem jest nie tak? Żelazo można się tutaj właśnie pozbyć. Kamienia. W ogóle po co mi to tutaj? Po co ja z tym latam? Taki, wiecie, złom w sumie. Ja nie wiem, czy teraz jak ja nie mam tego wypunku, to ja będę mógł to zrobić. Pewnie nie, na logikę. Ale może? No właśnie, nie mogę zrobić. Cztery gwoździe i... I dwie części, okej. Cztery gwoździe i dwie części. Złom. Dwie części i cztery gwoździe. I wiecie, wtedy sobie będę tutaj te nasionka i tak dalej przechowywał, nie będzie problemu. Myślę, że będzie git. O, R się ładnie przekręca. Możemy tu postawić to. Dobra, zbudujmy sobie piękną skrzynkę. Pierwsza skrzynka, którą w sumie wybudowaliśmy. Ej, fajno. Idziemy teraz jeszcze do kościółka zobaczyć, kiedy my mamy tę mszę. Bo ja sobie muszę to dopisać, no. W ogóle jakieś informacje powinny być. Nadasta szef królewskiego skarbca. Z radością gotujemy podobnego otwarcia cmentarza i kościoła. Z radością informujemy też, że wykorzystując tę ziemię, stajesz się poddanym podlegającym królestwu prawom, królewskiemu prawu. Wszelkie budynki pozostają własnością świętego kościoła. Dała jednak powierzchnię i zabudowania do poziomu nie głębszego niż jeden królewski skok i cztery królewskie splunięcia zgodnie z prastarym paktem należą do królewskiego rodu i do miasta. Za pośrednictwem tej skrzynki portowej możesz uzyskać dostęp do długiej listy usług zapewnianych przez królewski skarbiec. Pocztą możesz też płacić podatki. Miłego dnia i pamiętaj, król Janusz VII cię kocha. Pozwolenie na ekshumację. Obywatel, prawo obywatela, arystokrata. Obywatel. Królewska pieczęć za 50 silvera. Prawy obywatel. Ja kupiłem tamto? Kurde, mogę być arystokratą. Kiedy? Zacznij modlitwę. Będę ci podobno następnie w słoneczko. Dobra. Czyli zaraz. Prawie, że zaraz. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, spokojnie. Możemy iść spać. Możemy iść spać. Mieliśmy zrobić na to przejście jeszcze, kurde. Dobra, dokończmy tutaj wszystko. I chyba będę musiał zacząć gotować. Co potrzebuję do gotowania tak w ogóle? Paliwo, tam rybka, pieczone jabłuszka, smażone grzyby dają po 12 energii.
Dawek dało 15, ale grzyby są bardziej dostępne. Paluszki rybne, zupa rybna. Nie ma nic takiego, co można było zrobić z malinek. Dobra, no to czyli zbieramy grzyby. Nie mogę tego zrobić, szkoda. Wielka szkoda, wielka szkoda. Co my tu mamy? Jak zwykle złom. Potem nie będę wiedział, co gdzie jest. Dobra, postaram się jeszcze zrobić dzisiaj te kliny. Tam było 10 klinów, 2 deski, 4 części. Chyba tak. 10 klinów. Drewniany klin. To możemy w sumie do jednego zmniejszyć. 10 klinów mamy. Te kliny chyba też i tu możemy robić. Żelazne dłuto. Do czego ono jest? Nie chcę. To miał być wiedeski, ale okej. Dobra. I zabieram wszystkie części w sumie. I gwoździe. I się okaże, że jednak to nie to. Zgadując, co zaraz osioł pewnie jeszcze wyleci. Już dawno nie mieliśmy zwłok. Dawno nie mieliśmy zwłok. Lecimy szybko do tego przejścia. Spróbujemy je odbudować. Dopóki nie będę mógł belek robić, to tak naprawdę... No nie mogę przejść z progresem tam na dole jeszcze. Dalej. Bo tam, żeby zrobić to przejście, właśnie było trzeba zrobić... cholerne belki. O dobra, możemy to zrobić. Oczyść ścieżkę. No i przejście jest. Co my tu mamy? Dobra. Kwiatków to nie chciałem zbierać. No i są zwłoki. Kurde faja. No nie będę się zastawał. Dobra, co najwyżej wrzucimy do rzeki. Tak, zostały 2 minuty. Nie mówcie, że to jest tutaj to przejście. Tak. A może i nie. Las przy rzece. Co tu jest? O! Żelazo nie. To węgiel chyba. Tak. 27 sztuk węgla. Od cholery. No to jest nawet przejście. I nawet nie musieliśmy tego tam robić. No trudno. Dobra, ale myślę, że się już cofniemy. Bardziej będziemy sobie zwiedzać w następnym odcinku. Już jak będziemy mieć troszeczkę więcej czasu. I tutaj wychodzimy obok tego drzewa. Spoko. O nie! Jady. Nie. Pierdzielamy. O nie, więcej dziadów. Więcej dziadek. Czyli tak, wiesz, w ogóle zauważcie, że mamy tutaj dwa znaczki płci. Czyli kobieta i mężczyzna. I wydaje mi się, że ciała są właśnie w te dni przywożone. To coś musi znaczyć. Nieźle to sobie radzisz. Tak, właśnie otworzyłem kościół. Jesteś właścicielem całej okolicy? Tak, no to wygląda. Gratulacje. Szczęściasz z ciebie. Posiadłeś cały ten majątek, a wraz z nim środki produkcji. Prawdziwy z ciebie kapitalista, ale ten świat nie ma takich apanarzy dla ciężko harujących osłów. Nawet ty żerujesz na moim wyzysku. Nie mogę nazywać cię towarzyszem. Nie zamierzam jednak utracić rewolucyjnego ducha. Mam do ciebie mały prezent. Zesrał się.
No ty gnoju. Dobra. Jesteś teraz prezbiterem? Na to wygląda. Nie pamiętam nic sprzed śmierci. Może nic tam nie ma. A może wszystko zapomniałem. Amnezja ma też swoje dobre strony. Wiesz co mam na myśli? Być może, być może. Dobra, szybko jeszcze zróbmy to, co mieliśmy zrobić, czyli tak, nie, mięsko nie. Tłuszczyk. Dobra. Krew chyba tam było do spuszczenia. Dobra. Skóra. O nie, błąd chirurgiczny. Kości na pewno. A kości jednak nic nie dają. No to chyba i tak z tym ciałem to my dużo nie zrobimy. No i dodaliśmy jeszcze jedną czaszkę. Dobra, trudno. Dobra, trudno. Skóra dodaje jedną. No to lecimy ze wszystkim. I wiecie co ja z tym robię? Dosłownie to. Dobra moi drodzy, ale to by było na tyle. Ło, już no, głównie się ślizga. To by było na tyle, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jeśli nie wiem, grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Z Graveyard Keeper, tak? Dobrze powiedziałem? Graveyard Keeper, tak. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej!